Czy warto, abyś zmienił lekarza neurologa, jeżeli ten, do którego poszedłeś, ten twój prowadzący, nie za bardzo po twojej myśli stosuje się do zasad badania lekarskich kierowców, określonych w szczegółowych warunkach badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego i padaczki? Oczywiście chodzi tutaj o pacjentów i kandydatów na kierowców z padaczką. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza chorego na padaczkę. Witam, stwierdzono u mnie padaczkę samoistną. Podczas zdawania prawa jazdy lekarz medycyny pracy powiedział, że powinienem iść do swojego neurologa i wybrać opinię. Lekarz neurolog wysłał mnie na EEG głowy i wtedy wyniki były bardzo dobre, oczywiście jak na mój stan zdrowia. I wtedy po tym lekarz wystawił pozytywną opinię i dostałem prawo jazdy na 4 lata. No jednak niedawno ważność tego mi się skończyła i chciałem to prawo jazdy odnowić. Poszedłem znowu na badania EEG i chcąc odnowić, poszedłem oczywiście znowu do mojego neurologa, jednak ten po zaboczeniu tego nowego EEG stwierdził, że nie mogę prowadzić auta. I chciałbym się pana zapytać, czy faktycznie jest tak źle. Mam 23 lata i od 11 roku życia nie miałem napadów, a leczenie skończyłem w wieku lat 14. Oto jest mój zapis EEG. No, ja ten zapis EEG troszeczkę przedstawię ci skrótowo, ale wniosek końcowy z orzeczenia jest, że zapis wykazuje dyskretne zmiany w lewej okolicy skroniowej. Wcześniejsze badania były w porządku i nie wiem, czy nie iść do innego lekarza w celu powtórzenia konsultacji. No i tutaj się taka wywiązała mała dyskusja pomiędzy mną a moim widzem. Ja uświadomiłem go o tym okresie dwuletnim beznapadowym. No i za parę dni dostałem takiego maila. Nie dałem za wygraną i byłem dzisiaj u innego lekarza neurologa w swoim mieście. Oglądał on wyniki badań i zdziwił się, dlaczego tamten lekarz mi je zlecił, ponieważ powinien sugerować się moim czasem bez napadów. Przeprowadził proste badania i wystawił mi pozytywną opinię. No i dziękuję panu za informację i mam nadzieję, że pana filmy na YouTubie będą nadal pomocne dla takich jak ja. Reasumując to wszystko, no jak to widać, nieznajomość prawa szkodzi, a w tym konkretnym przypadku znajomość zasad badań, znajomość przepisu bardzo się przydała. No aczkolwiek, bądźmy szczerzy, nawet ten aktualny przepis daje duże pole manewru dla specjalisty neurologa. I kluczowym jest tutaj pewien zapis. I przeczytam ten zapis. U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii A, B, B plus E lub T, można, powtarzam jeszcze raz, można, a można to nie oznacza musi, nie jest to równoznaczne z musi, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 2 lat leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzenia badań kontrolnych co pół roku przez okres 2 kolejnych lat, a następnie co rok przez kolejne 3 lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa. Czyli jeszcze raz powtarzam, jak neurolog nie dał pozytywnej opinii, pomimo całej dekady, ponad 10 lat bez napadów i prawie 10 lat bez leczenia, to w świetle przepisów mógł tak zrobić, bo móc to nie oznacza chcieć czy musieć. Tak więc w tym przypadku po mojej konsultacji historia mojego widza skończyła się szczęśliwie, ale mogło być zupełnie odwrotnie i to w świetle przepisów tegoż to samego rozporządzenia i nieco innej interpretacji lekarza neurologa. Na tym kończę. Jeżeli ty masz coś ciekawego w temacie padaczka a prawo jazdy, koniecznie to napisz w komentarzach pod tym wideo. Wystarczy, że przesuniesz myszką taką jak tą, ten filmik nieco do góry, ukażą się komentarze i wystarczy tylko wpisać to, co masz na wątrobie, prawda? I jeżeli ten filmik oczywiście ci pomógł, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, a nie jesteś jeszcze moim subskrybentem, to już teraz zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj są linki subskrypcji po mojej prawej, po twojej lewej stronie.
i po prostu raz na tydzień daję jakiś nowy materiał, a subskrypcja gwarantuje Ci, że niczego nie ominiesz. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.